Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś Wielki Czwartek, który rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego, przygotowującego nas do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia podczas ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty – Eucharystię i kapłaństwo. Wielki Czwartek przybliża nam wydarzenia sprzed 2000 lat, kiedy to Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy ustanowił dwa ważne sakramenty – Eucharystię i kapłaństwo. Kapłaństwo, które stało się naszym udziałem, nie jest czymś zasłużonym, nie jest nagrodą. Nie otrzymaliśmy go też z racji na nasze szczególne kwalifikacje czy zdolności. Kapłaństwo jest darem Bożym. Mówił podczas mszy Krzyżma Świętego w Archikatedrze Białostockiej ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Ten Boży dar, dar kapłaństwa, jest szczególny z racji na swój wspólnotowy wymiar. Akcentował podczas porannej mszy świętej w Oliwskiej Katedrze ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Kapłaństwo jest wspólne. Służymy Bogu wszyscy na miarę naszych możliwości. Ale w ramach tego kapłaństwa wspólnego jest kapłaństwo służebne, którym Chrystus dzieli się z nami. Podczas mszy Krzyżma Świętego, sprawowanych we wszystkich kościołach katedralnych w Polsce, kapłani odnowili swoje śluby. Porannym uroczystościom w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie przewodniczył ojciec święty Franciszek. Zwracając się do kapłanów, powiedział: Non dobbiamo dimenticare. Nie wolno nam zapominać, że naszym ewangelicznym wzorem jest ten lud, ten tłum z owymi konkretnymi twarzami, który podnosi i ożywia namaszczenie Pana. Są to ci, którzy dopełniają i urealniają namaszczenie Ducha w nas. Zostaliśmy namaszczeni, aby namaszczać. Zostaliśmy wzięci spośród nich i bez obaw. Możemy utożsamiać się z tymi prostymi ludźmi. Są obrazem naszej duszy i obrazem Kościoła. Każdy uosabia wyjątkowe serce naszego ludu. W godzinach wieczornych wiernych w kościołach zgromadziła msza Wieczerzy Pańskiej. Eucharystii w Archikatedrze Oliwskiej przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. I niech to będzie dzień modlitwy, refleksji, naszego pełnego podziwu i wdzięczności, patrzenia się w to wielkie dzieło Boże, Eucharystię Wielkiego Czwartku. Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka miała miejsce w więzieniu w mieście Velletri, niedaleko Rzymu. W jej trakcie, w geście pokory, papież obmył i ucałował nogi 12 więźniów. Ten gest, jak podkreślił jego świątobliwość, uczy służby i braterstwa. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska atakuje ojca Tadeusza Rydzyka. Liberalno-lewicowym politykom przeszkadza budowa Muzeum Pamięci i Tożsamości imienia świętego Jana Pawła II. Politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie szczędzili po raz kolejny słów pogardy, oskarżeń i pomówień wobec dyrektora i założyciela Radia Maryja i Telewizji Trwam ojca Tadeusza Rydzyka. Pana dyrektora Tadeusza Rydzyka z pełną odpowiedzialnością, nie mówię ojca Rydzyka, bowiem z ojcem duchowym już dawno nie ma nic wspólnego. Liberalno-lewicowym politykom przeszkadza budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość. Mamy do czynienia z kolejną prowokacją. No tak by trzeba było nazwać sytuację, w której dla nauczycieli nie ma ani złotówki, a 150 prawie milionów znajduje się dla tego pierwszego nauczyciela Rzeczpospolitej z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, bo tak by trzeba dzisiaj go nazywać. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk absolutnie jest osobą duchowną, nie jest biznesmenem. Chcę powiedzieć, że nie robi żadnych biznesów, ponieważ wszystkie dzieła, które do tej pory zostały stworzone, to znaczy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Radio Maryja, Telewizja Trwam, to są dzieła, które służą ewangelizacji. Podkreśla dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. O co więc chodzi totalnej opozycji? Opozycja bardzo często posługiwała się demagogią wyrażaną
atakami na Radio Maryja. Jeśli już naprawdę nie ma argumentów w dyskursie politycznym, jeśli nie ma argumentów, które miałyby w jakiś sposób wzbudzić poparcie w społeczeństwie dla Koalicji Europejskiej, no to się atakuje ojca Rydzyka, czy też Radio Maryja. Tłumaczy profesor Mieczysław Ryba. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II zostało powołane w ubiegłym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację Lux Veritatis. Jest to muzeum, które jest państwową jednostką kultury. Jest to jedno z kilkudziesięciu muzeów i instytucji kultury współprowadzonych przez ministerstwo. Od wielu lat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje tego typu muzea. Muzeum Polin, Muzeum Historii Żydów zostało również sfinansowane ze środków Skarbu Państwa. Muzeum, które będzie budowane getta warszawskiego, również. Muzeum Józefa Piłsudskiego, również, prawda? Więc bardzo wiele różnych muzeów jest wspierane przez budżet państwa. Swój ogromny wkład w powstanie placówki włożyła Fundacja Lux Veritatis. Przekazała grunty pod budowę, ale też unikalne zbiory. Wśród nich obszerne zbiory dotyczące Polaków ratujących Żydów. Muzeum będzie też upowszechniało pamięć o ponad 1000-letniej tradycji chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki świętego Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata. Nie ma porozumienia pomiędzy rządem a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Dzisiejsze negocjacje w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog nie przyniosły żadnych efektów. Wciąż zagrożone są także matury. Uczniowie, kuratorzy oraz rząd apelują do dyrektorów szkół o zawieszenie strajku na czas egzaminów. Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. To właśnie tu odbyły się rozmowy pomiędzy rządem a ZNP i FZZ. Związki podtrzymały swoje postulaty. Do porozumienia nie doszło. Rząd odmówił rozmów na jakiekolwiek kwestie dotyczące zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia zasadniczego w roku 2019. Rząd nadal będzie namawiać centrale związkowe do podpisania porozumienia, podkreślił z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jako rząd podkreślamy, że zawsze jesteśmy otwarci na dialog, na dyskusję, dlatego że tylko w taki sposób możemy wypracować porozumienie. Wicepremier Beata Szydło dodała, że porozumienie proponowane przez rząd jest dobre dla nauczycieli. Ta propozycja to jest rozpoczęcie znaczącego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, który rozpocząłby się od przyszłego roku, od września. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy tygodniowo. I ten program podwyżek byłby rozłożony, zakładamy, w ciągu 2 bądź 3 lat. Strajkujących nauczycieli popiera Koalicja Europejska. Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki z lekceważeniem odnosi się do rządowych propozycji. Jeżeli w tak ważnym momencie pojawia się taka nonszalancja i arogancja, nie można tego inaczej skwitować niż celowa prowokacja. Jesteśmy z nauczycielami solidarni, ale jesteśmy też zobowiązani im przekazanie jednego zdania. Od jesieni wróci normalność do polskiej szkoły. Rząd PO-PSL w 2012 roku zamroził podwyżki dla nauczycieli. Dziś politycy obecnej opozycji negują jakiekolwiek propozycje wzrostu wynagrodzeń, a jednocześnie popierają strajk, mówi politolog Jarosław Komorniczak. On po prostu musi trwać, musi być coraz ostrzejszy, ponieważ ma odnieść skutek polityczny w postaci przegranej nadchodzących wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem matury wciąż są zagrożone. W wielu szkołach nauczyciele nie chcą dopuścić do przeprowadzenia rad klasyfikacyjnych. Potwierdził to przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Większość niestety nie klasyfikuje, większość nie klasyfikuje i ta sytuacja jest dominująca z punktu widzenia szkół ponadgimnazjalnych. Maturzyści mówią dość i żądają zawieszenia strajku, a także przeprowadzenia egzaminów. My, maturzyści, jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w szkołach. Strajk nauczycieli może doprowadzić do nieodbycia się rad klasyfikacyjnych w placówkach. W konsekwencji nie otrzymamy dyplomów ukończenia szkoły, nie będziemy mogli przystąpić do matury w maju. Jako uczniowie rozumiemy postulaty strajkujących nauczycieli.
rozumiemy, że potrzeba przebudować system szkolny od podstaw wraz z wynagrodzeniami dla pedagogów, ale zwracamy się z prośbą o rozsądne podejście do sprawy i pozwolenie nam, maturzystom, na ukończenie szkoły. Napisali w mediach społecznościowych maturzyści. Dlatego też kuratoria przekonują dyrektorów szkół do przeprowadzenia egzaminów dla dobra uczniów. Mówi lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk. My po prostu przekonujemy dyrektorów szkół, by po prostu realizowali przepisy prawa oświatowego, bowiem one są dla nich obowiązujące i one też odnoszą się do ucznia. Podczas strajku nauczycieli dochodzi niekiedy do skandalicznych sytuacji. W protestujących szkołach szykanowani i obrażani są pedagodzy, którzy nie biorą udziału w awanturze. Prezes ZNP pytany był dziś o etyczność takich zachowań. Oczywiście, że nie jest zgodne z etyką nauczyciela. Mogę tych wszystkich, którzy czuli się w tej materii poszkodowani, przeprosić, ale powtarzam, to były jednostkowe wypadki i nie można tego rozciągać na ogół 600-tysięcznej rzeszy protestujących. O przeprowadzenie matur zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym poprosić, zaapelować o to, żeby rady pedagogiczne zaklasyfikowały maturzystów do matur, bo to bardzo ważny moment przed nimi. I moja gorąca prośba, żeby, podobnie jak wcześniej, żeby też nie nadwyrężać tego stresu, który i tak uczniowie mają. Tymczasem już po świętach mają odbyć się obrady Okrągłego Stołu. To duża szansa na wypracowanie konsensusu w sporze, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym, żeby w wyniku tego Okrągłego Stołu wszyscy byli wygrani. Żeby to było takie win-win. Wygrany, wygrany. I myślę, że Okrągły Stół będzie taką płaszczyzną, kiedy będziemy mogli wypracować najlepsze rozwiązania dla polskiej szkoły, najlepsze rozwiązania dla polskiej rodziny, dla polskich uczniów, dla polskiej gospodarki, a więc najlepsze rozwiązania dla polskiego społeczeństwa. Kiedy dojdzie do porozumienia pomiędzy stronami, miejmy nadzieję, że przed 6 maja, kiedy to planowane są matury. Międzynarodowy Instytut Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych apeluje o rozpoczęcie dialogu na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Naukowcy alarmują, że brak działań naprawczych na terenie puszczy może doprowadzić do jej degradacji, a także do zniszczenia cennych gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej. Instytut zaprasza do merytorycznej debaty polityków i naukowców z całego świata. Czas najwyższy rozpocząć dialog, gdyż naruszono honor i dobre imię Polski, podkreśla profesor Jan Szyszko. Doprowadzono do tego rodzaju sytuacji, że cały świat został poinformowany, że Polacy jako wandale wycinają ostatnią puszczę pierwotną Europy. A sprawa wygląda zupełnie inaczej. Puszcza Białowieska nie jest lasem pierwotnym. Przez wieki kształtowali ją ludzie. Dlatego błędem było wpisanie jej na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego, pomijając wkład lokalnej ludności. W kwestii Puszczy Białowieskiej bezwzględne, nietykalne prawo do użytkowania puszczy, do kształtowania puszczy, do gospodarowania w Puszczy Białowieskiej ma ta cząstka narodu, która tam żyje. Podkreśla ksiądz profesor Tadeusz Gus. W 2016 roku Polska rozpoczęła proces naprawczy w puszczy, który miał doprowadzić do wyeliminowania kornika drukarza. Po naciskach z zagranicy wszelkie prace zostały zawieszone. Aktualnie sprawujący urząd ministra środowiska pan Henryk Kowalczyk nie podejmuje żadnych decyzji, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Brak decyzji jest gorszy od jakiejkolwiek decyzji. Wskazuje Mieczysław Gmiter ze Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej. Kornik drukarz kontynuuje dzieło zniszczenia puszczy. W ubiegłym roku zamarło 320 tysięcy metrów sześciennych drzew. To prowadzi do zaniku setek hektarów siedlisk i występujących w nich gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej. Dlatego mieszkańcy puszczy złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecnego ministra środowiska oraz unijnego komisarza do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. Polegające na świadomym tolerowaniu celowego niszczenia integralności obszaru Natura 2000. Celem dialogu zaproponowanego przez Międzynarodowy Instytut Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych jest merytoryczne spojrzenie na sytuację w Puszczy Białowieskiej. Na bazie materiałów, któreśmy zebrali, na bazie wielkiej inwentaryzacji chcemy pokazać całemu światu, w jaki sposób z perfidią można działać i obrażać Polaków, wbrew prawdzie, wbrew nauce,
wbrew również etyce. I temu służyć ma dialog. Dialog przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych. Wszystkie nauki tworzą taki integralny, całościowy obraz rzeczywistości i nauka jako nauka dopomaga racjonalnie, suwerennie i bez jakichkolwiek domieszek ideologicznych rozeznawać prawdę w tej sytuacji, w historii świata, ludzkości, Polski, w której znajdują się nasze pokolenia. W dialogu będą też uczestniczyć mieszkańcy Puszczy Białowieskiej. Na teraz to już wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia po apelu jasnogórskim. Serdecznie zapraszam.